Cześć, jestem Kasia z Nord.pl. Pokażę, jak wymienić grzałkę dolną w kuchence gazowo-elektrycznej. Do wymiany użyję śrubokrętu krzyżakowego oraz śrubokrętu z płaską końcówką. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amica. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz opróżnij komorę piekarnika. Aby zdemontować tylną blachę piekarnika, należy odkręcić cztery śrubki mocujące. Wyciągam blachę, kieruję ją nieznacznie ku dołowi. Po zdjęciu blachy tylnej piekarnika uzyskałam dostęp do grzałki dolnej. Muszę usunąć złączki konektorowe, jednak zanim to zrobię, opiszę je lub zrobię zdjęcie, aby mi było wygodniej potem zamocować. Odpinam wsuwki. Odwijam izolację. Oraz przy pomocy płaskiego śrubokrętu podważam blaszki. Teraz mogę w prosty sposób wyjąć grzałkę dolną. Pociągam ją do siebie. Nową grzałkę dolną montuję na spodzie komory. Pamiętam o zagięciu blaszek. Chowam izolację oraz przyłączam z powrotem konektor. Nakierowuję blachę na kanał wentylacyjny i przykręcam śrubki. Po zakończonej naprawie mogę podłączyć kuchenkę do prądu. Wszystkie części zamienne potrzebne do naprawy Twojego sprzętu znajdziesz na nord.pl.